Ale podwojony jest z tego korzyści, ale nie do końca. Jeszcze między nogami Łączyński do Dimca. Lubi te sztuczki. Kamil Łączyński, znamy go z tej strony. Tak, w końcu się podpisał świetną asystą. Zawodnik, który od wielu, wielu sezonów gra na bardzo wysokim poziomie. Nam o ataku zespołu w naszej Energa Basket Lidze. Ależ pięknie teraz rozmontowana defensywa Pszczółki Startu Lublin. Ale to był błąd prawdopodobnie Taylora, który tutaj zasugerował się bardzo mocno tym zwodem klasy. Nie robi, dobra technika użytkowa, doświadczony zawodnik. Ależ dobitka, ależ wysoko wyskoczył Darius Moten, nikt go nie zastawił. Czarek, świetna wrzutka do Kępa, ależ broka Migo i zbiera cel. Wybić z rytmu zawodników, czy dobrą zmianą kozła, czy takim zwodem właśnie do góry. Naprawdę też dobra technika użytkowa tego zawodnika. Ależ zabawił się Pluta wcześniej. Trudna sytuacja, był pod naciskiem, bliski straty, ale ostatecznie wychodzi z tego znakomitą zagraną. Sobin kontra Steel. Zbiega pod kosz Mijowicz, kompletnie zaspał Spires, ale blokuje Mijowicza Justin Gray. To się nazywa pomoc. Sobin wraca pod kosz, Gilder mija Mijowicza i dokończy tę akcję z góry Justin Gray. Idziemy już w drugą stronę, Marble bardzo szybko. Atakuje Szarmę, rzuty z półodskoku, ale teraz świetnie to odczytał Young kontra Davis! Ależ wsad! Ależ to napędził! Young naprawdę świetna zmiana. Się niesamowicie ciekawa końcówka w Bydgoszczy po 81. Arka gra dzisiaj o swoje szlachectwo w tym sezonie, o włączenie się do gry, o playoffy. A storia o to, żeby pójść w górę, żeby gdzieś tam się zrównać z Treflem i być już liczącym się zespołem w walce ósemki. Amfor bardzo dużo w koźle. Daleko nikt od kosza. Nie jest wolny, rzucił do kosza! I trafił! Co za akcja, Rod Kamfor! Ależ dzisiaj dwa rzuty, bo oszedł o tablicę teraz Kamfor w tak ważnym momencie. Z kolanka sobie rzucił. W 50 dniach Anwil zagra 30 meczów, tam także europejskich rozgrywkach regionalnych. No i będzie ciekawie, ale akadowitka teraz. James Bell idealnie w tempo skoczy. Wow! Zielonogórzanie mają drugi raz piłkę w ręku i gubią ją w dziwnych okolicznościach. No i tym razem zapłacili za to. Rzeczywiście bardzo efektowna akcja Bella.